ozdobnikach powiem wam. Czołówka, czołówka, czołówka. Dzień dobry, cześć, witam Was na kanale Czarno na Białych. To jest kolejny odcinek z serii Emisja. Dzisiaj powiem Wam troszkę o ozdobnikach. Nawet takie nie troszkę, bo przy okazji poznacie też skale muzyczne. Dowiecie się, czym są skale muzyczne, jak można je fajnie wykorzystywać w ogóle w wokalistyce, jak można się bawić różnymi dźwiękami. Bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie możemy używać zupełnie innych dźwięków niż tylko te, które artyści, kompozytorzy proponują nam w danym utworze. I to są właśnie nic innego jak ozdobniki, czyli dźwięki, które wykraczają poza dany schemat dźwięków, które mamy dostępne w danym utworze. Musicie wiedzieć, że utwory zazwyczaj, szczególnie te popowe utwory, są skomponowane najczęściej w bardzo prostych skalach, na bazie bardzo prostych dźwięków. I zazwyczaj jest to albo jakaś tonacja, powiedzmy, durowa, czy mamy jakiś C-dur po prostu, czy mamy jakieś po prostu molowe akordy, czyli molowe, czyli smutne, durowe, czyli wesołe, molowe, czyli smutne. Tu mamy na przykład molowe tonacje i zazwyczaj właśnie te utwory są napisane w bardzo wąskich, powiedzmy to, w bardzo wąskim zakresie dźwiękowym. I na czym polegają ozdobniki? Ozdobniki to są nic innego jak dźwięki, które wykraczają poza właśnie tę bazę najprostszych dźwięków. Jeżeli sobie na przykład ćwiczymy, śpiewamy naszą podstawową melodię do re mi fa sol la si do, to tutaj mamy, oscylujemy na całych tonach i półtonach. I teraz w zależności od tego, w którym momencie mamy ten półton, to decyduje o tym, w jakiej jesteśmy skali. W jakiej jesteśmy skali i na bazie jakich dźwięków oscylujemy. To jest trochę skomplikowane, jak ja mówię, ale w praktyce wcale nie jest to takie trudne. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić kilka takich skal, bo tych skal mamy, ich jest masa, bardzo dużo, ale nie chcę teraz tu mówić Wam o wszystkich, tylko o takich najbardziej podstawowych. Pokażę Wam ćwiczenia, jak ćwiczyć ozdobniki, co robić, żeby one nam weszły w krew. No, na początku muszę powiedzieć, że to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć, żeby to w ogóle nam weszło, bo to, że nauczymy się jakiejś melodii i wychodzimy na scenę, wiemy, że mamy zaśpiewać jakiś utwór, znamy melodię, tak? Znamy melodię, jaka została zapisana w danym utworze, okej. I mówimy sobie, w tym momencie będzie instrumental, tu sobie zaimprowizuję, tu sobie zrobię taką skalę, sobie zaśpiewam, tu będę miał półton, tu będę miał cały ton. Super, że masz taką wiedzę, jeżeli masz taką wiedzę, że możesz sobie pomyśleć w ten sposób, ale jeżeli tego wcześniej nie przećwiczysz i nie będziesz miał tego już, że tak powiem, wgranego w swój twardy dysk, no to ci nie wyjdzie. No chyba, że jesteś totalnym naturszczykiem i się z tym urodziłeś. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o ozdobniki, chyba każdy musiał je na pewno gdzieś tam przećwiczyć. Coś to jest na takiej zasadzie, na takiej bazie improwizacji, która jest zaplanowana. Moim zdaniem improwizacja najlepsza to taka, która jest trochę przygotowana. No, wiecie jak to jest. I teraz przechodzimy do naszych podstawowych skal. To, co my śpiewamy sobie, czyli to nasze do, re, mi, fa, sol, la, si, do, to jest nic innego jak skala durowa jońska. Czyli ta najbardziej podstawowa, to na czym bazujemy najczęściej na rozśpiewkach, nie? To jest najbardziej easy. To samo potem mamy ze skalą molową, gdzie też nie mamy żadnych zmian. Tutaj, jeżeli chodzi o półtony, to jest skala molowa eolska. Skala molowa eolska, gdzie nic się nie dzieje. Później możemy sobie wykorzystywać na przykład skalę molową harmoniczną, gdzie podwyższamy siódmy dźwięk. Skala to 8 dźwięków. I w tym momencie, kiedy podwyższamy jej siódmy stopień tej skali, siódmy stopień, siódmy dźwięk, no to mamy skalę harmoniczną. I to już nam zaczyna brzmieć ciekawiej. Już jest coś innego, ciekawsze, nie? I w tym momencie już mamy na przykład możliwość gdzieś wplatania sobie tej skali harmonicznej, improwizowania na bazie tej skali. Na przykład jest też skala dorycka, gdzie podwyższamy
szósty i siódmy dźwięk naszej ośmiostopniowej gamy. Tak, gamy, ale tak naprawdę jeszcze, żeby tutaj nikt mnie nie zhejtował, skale są siedmiostopniowe zazwyczaj, a ósmy dźwięk skali to jest po prostu powtórzenie tego pierwszego, tylko u góry. Po prostu. Jak mamy... No, mamy szósty, siódmy, ósmy i ten ósmy jest taki sam jak na dole pierwszy. Jest po prostu powtórzeniem tego dźwięku z początku. I słuchajcie, spróbujmy sobie teraz na przykład zaśpiewać... przykładowo to jest skala A-mol od skali A. I zaśpiewajmy sobie skalę A-mol eolską, czyli bez żadnych zmian. Zanim zaczniemy śpiewać, ważna sprawa. Jeżeli chcemy ćwiczyć ozdobniki, musimy podpierać. To jest bardzo ważne, żeby ten dźwięk był cały czas podparty, żeby nie było żadnych spięć. Ćwiczcie je sobie na przykład na bardzo wąskich samogłoskach na U i możemy je sobie na początku oddzielać, ponieważ wiadomo, im później to tempo jest szybsze tych ozdobników. Ćwiczymy sobie bardzo wolno, od tego zaczynamy od wolnych przebiegów, a później przyspieszamy i im to jest szybsze, tym jest potem ciekawsze na scenie. Na początek zaczniemy sobie od takiej skali typowo molowej, eolskiej, bez żadnych zmian w półtonach. Zaczniemy sobie to na ku, 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 ponieważ bardzo fajnie jest te dźwięki na początku oddzielać jakąś spółgłoską. Czyli weźmy sobie K i weźmy sobie U. Ustalamy sobie tempo. To jest bardzo ważne, żeby mieć takie miejsca, gdzie zaznaczamy sobie raz. Żeby nam tempo to cały czas ujednolicało. To jest bardzo ważne w ozdobnikach, żeby ten rytm nam się nie rozpływał, tylko żeby przy ćwiczeniu ozdobników, żeby ten rytm był ujednolicony. I tutaj w tym nam pomoże nasz Antek. Chyba Antek, już nie pamiętam jak ochrzciłem nasz metronom. I Antek dzisiaj, chyba Antek, dzisiaj za mnie podegra. Teraz wy. Okej, zabieram wam spółgłoskę i jedziemy samym U. Okej, przyspieszymy troszkę. I wy. OK, podwyższamy siódmy stopień, czyli idziemy do skali harmonicznej. Weźmy sobie na przykład, też dodajmy do tego naszego pstrykania tak zwane raz, czyli Antek teraz doda nam jeszcze dzwoneczek. I wy. Podwyższamy szósty i siódmy, czyli skala dorycka. Będziemy mieć w wolnym tempie. Teraz, teraz. Ona na dole brzmi molowo, czyli smutno, a u góry brzmi troszkę bardziej durowo. Dobra, dodajemy czadu. I wy. Jedziemy bez spółgłoski K, samo U. I sami. Potem jeszcze jest taka bardzo fajna skala melodyczna, gdzie do góry musimy podwyższyć, a w dół musimy obniżyć szósty i siódmy, czyli w górę idziemy, podwyższamy, a z powrotem obniżamy siódmy i szósty. Brzmi to tak. Wolno. Jedziemy z tempem. Ku, ku, ku. Teraz. Ku, 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 ku,
Bardzo ważne jest pod tym zauważyć, czy nic Wam się na pewno nie spina. Dlatego ja specjalnie robię to na U, żeby to wszystko było płynne, żeby nic Wam się tam nie spinało. Jest też skala bluesowa, która brzmi w ogóle w ten sposób. Też jest bardzo fajne. Tych skal jest, słuchajcie, masa, ale jeszcze bym chciał się na jednej dzisiaj skali skupić. Skala pentatoniczna, pentatonika, czyli to, co zrobiłem na początku. O zdobnikach powiem Wam. To tutaj mamy skalę pentatoniczną molową. Będziemy bazować na gamie amol, amol pentatonika. I mamy 5 dźwięków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idziemy w dół. Ona brzmi superancko. To w ogóle chyba tak naprawdę wszystkie ozdobniki w muzyce popowej przez gwiazdy są na bazie właśnie tej skali pentatonicznej. I spróbujmy sobie zrobić właśnie taką melodię. Słuchajcie, podparcie, wąskie U i jedziemy bardzo wolno. Teraz wy. Spróbujcie teraz sobie to zrobić na ku, żeby troszkę pooddzielać. Ku, 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 ku. Szybciej. Ku, 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 ku. Okej. Okay. Jedziemy bez ka, samo u w tempie. Go! Teraz ja pogram Wam troszeczkę, a Wy spróbujcie pośpiewać. Będę grał cały czas amol. A Wy sobie śpiewajcie tę melodię. Dwa, trzy, jedziecie. Pentatoniką można bardzo fajnie się bawić, możemy te dźwięki zapętlać, nie musimy je grać po kolei, możemy w ogóle zaczynać od innego dźwięku tej skali. Tak naprawdę, zobaczcie, możemy je totalnie ze sobą plątać, mieszać te dźwięki. I tego bym chciał Was teraz nauczyć, ponieważ to jest super baza, żeby sobie to śpiewać. Oczywiście później, kolejnym etapem Waszym do zrobienia byłoby to, żeby przełożyć już na umianą, powiedzmy na umianą, nauczoną już tę skalę na inne tonacje. Bo teraz oscylujemy cały czas, jesteśmy w gamie amol, a żeby potem zaśpiewać to w innych, nie? We wszystkich molowych skalach, żeby umieć sobie to już zakodować w naszym wokalnym, twardym dysku. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Mega długie, mega trudne, długi oddech. Jedziemy wolno, spróbujcie. Na ku, ku, ku. Ku, 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 ku. Jedziemy bez K, samo U. Jedziemy sami. Super! Dodajemy tempo i ćwiczymy. Sami! Bez pianina.
Spróbujmy teraz to zrobić na samogłosce A. Uwaga, będzie trochę trudniej, bo już nie mamy tak zwężonego dźwięku. Troszkę otworzymy, spróbujmy to zrobić na A. I tutaj do tego już nam się bardzo przydaje legatowe łączenie dźwięków, bo im to będzie fajne, takie bardziej, że to będzie płynęło jedno po drugim i w szybkim tempie oczywiście, to to będzie super, żeby to potem gdziekolwiek wykorzystać, na przykład na scenie. Dajmy tempo, troszkę szybsze. I na A. Go! Na E. Słuchajcie, to właśnie była skala pentatoniczna w tonacji A-moll i możemy właśnie w ten sposób mega się tym bawić. Czyli ozdobniki to są te wszystkie dźwięki, które wykraczają nam poza bazę naszej zwykłej skali jońskiej czy tam eolskiej. Tak naprawdę te wszystkie ozdobniki pochodzą nam z różnych rejonów z całego świata. Tak samo jak mamy jakieś indyjskie i tak dalej, to wszystko one pochodzą gdzieś z różnych narodowości, te nasze skale. I my to właśnie wtedy bardzo fajnie wykorzystujemy. Przez wieki zaczynaliśmy to trochę kraść od tych różnych państw i wykorzystywać w naszej muzyce rozrywkowej. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam pomogłem i że troszkę będziecie gdzieś tam teraz bardziej się rozwijać, bo w ogóle to jest mega na czystość, słuchajcie, to tak super wpływa na czyste śpiewanie i też Wam poszerza skalę, to też na pewno będzie pod warunkiem, że robicie to poprawnie, że jest podparcie, że jest luz, to jest mega, mega rozwijające, jeżeli chodzi o te właśnie wszystkie wprawki riffowe, bo tak naprawdę to się tak nazywa też z angielskiego riff and runs. Słuchajcie, tak. Starajcie się właśnie też używać tych wolnych temp na początku i w miarę potem coraz bardziej przyspieszać te wprawki. Super, gdybyście mieli też gdzieś jakiegoś pianistę, który Wam to podegra w innych tonacjach, bo ze mną możecie ćwiczyć w tej tonacji A-moll, bo nie mamy dzisiaj już na to tyle czasu na antenie, żeby tak długo Wam tu podgrywać wszystkie możliwe tonacje. Dlatego na razie ćwiczcie sobie w tej A-moll. A-moll jest taka, myślę, w miarę wygodna zarówno dla facetów i dla kobiet. Więc tyle z mojej strony i tyle. Dzięki Wam za dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, klikając w czarno-białe kółeczko i kliknijcie, też tam jest taki na dole dzwoneczek. Wtedy dzięki niemu będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia, jeżeli tylko dodam jakiś znowu zarąbisty nowy odcinek na kanale Czarno na Białych. I to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ozdobniki. Niech moc będzie z Wami i ćwiczcie to!